Były drogie, często się psuły i bardzo trudno było je kupić. Z czasem jeszcze bardziej zyskały na wartości. Takie właśnie przedmioty codziennego użytku można oglądać w niedawno otwartym Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim. Moda na to, co związane z epoką sprzed 1989 roku, ma się całkiem dobrze, a to dla wielu osób przede wszystkim sentymentalna podróż w czasy młodości. Popularny maluch, meblościanka koniecznie na wysoki połysk czy pralka frania. Twórcy muzeum w Sępólnie Krajeńskim postanowili w jednym miejscu zgromadzić eksponaty z lat 70. czy 80. ubiegłego wieku. Babcia dała mi kiedyś stare żelazko, znaczy stare, nieużywane to żelazko było i stwierdziłem, że to mi się podoba, że będę próbował to zbierać. No, był maluszek, były kolejne pojazdy. No i gdzieś tam jakieś drobne elementy wpadały takie z życia codziennego. No było tego coraz więcej, trafiało się coraz więcej takich nowych rzeczy i w końcu stwierdziłem, że nie ma co tego trzymać w garażu, trzeba pokazać po prostu ludziom. Na otwarcie muzeum przyszło kilkaset osób. Z czasem obiekt ma zostać podzielony na kuchnię, łazienkę, pokój gościnny, dziecięcy czy szpitalną izbę przyjęć. Bo ja tam jeszcze tam parę rzeczy dodałem. Więc... Maciej Woźniak, śledząc internetowe aukcje, był zaskoczony, jak dużą wartość kolekcjonerską mogą mieć przedmioty z minionych lat. Największy sentyment ma do ceramiki i szkła. Choćby pikasiaki z Włocławka, które swoją nazwę wzięły od słynnego malarza Picassa. Zacząłem się interesować nimi, z jakich one pochodzą wytwórni, fabryk, kto je projektował. I w ten sposób też, będąc na miejscu w tych mieszkaniach z tego okresu PRL-u, miałem taki niedosyt, bo często miałem wrażenie, że pozostawiam dużo przedmiotów takich, o których nie wiem. Na obiad z posmakiem minionej epoki można wybrać się na rynek staromiejski w Toruniu. Trzeba tylko pamiętać, by sąsiad też miał szansę się najeść. Dziś to już jednak jedynie zabawny gadżet, który, podobnie jak inne przedmioty, nadaje temu miejscu specyficzny klimat. Sobie poszłam zawsze do takiej stołówki, co tam zawsze wszyscy biedniejsi przychodzili. I zawsze było jajko schładzone, marchewka, jakaś zupa, coraz mnie denerwowała, bo jakaś baba paluchem tam coś w tej zupie wyciąga. Ja bardzo dobrze wspominam szkołę. Szkoła PRL-owska dała mi dobre podstawy, aby się odnaleźć w gospodarce rynkowej, solidne wykształcenie prawdziwego zdarzenia, liceum ogólnokształcącym z matematyką, z maturą z matematyki. Jak przekonuje socjolog Tomasz Marcysiak, zwykle najlepiej wspominamy to, co kojarzy nam się z dzieciństwem i młodością. Wielu z nas wspomina czasy, w których wcale nie było tak lekko, ale mieliśmy wielu przyjaciół, wielu znajomych i z sentymentem wracamy do miejsc, w których budowały się nasze relacje. Place zabaw, bydgoski Balaton, czy wiele innych miejsc w Bydgoszczy. W osobistych wspomnieniach przeszłość maluje się najczęściej w kolorowych barwach, ale czasy, które wcale do kolorowych nie należały, teraz najlepiej wspomina się w muzeum.